Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Marvel's Spider-Man Miles Morales. Jesus, jaki ten tytuł jest długi. Słuchajcie, miałem ostatnio znowu trochę problemów sprzętowych, musiałem na świeżo stawiać system, dużo rzeczy pozmieniałem i w konsekwencji zmieniło się znowu trochę rzeczy w mojej konfiguracji. Mam nadzieję i mam wrażenie, że na plus. Na pewno po mojej stronie, a czy po waszej, no to jak gdyby już wasze komentarze pokażą. W każdym razie jesteśmy znowu z gierką i mam nadzieję teraz troszkę przyspieszyć z odcinkami, bo mam kilka innych rzeczy już zaplanowanych na kanał. Dobra, musimy się dostać do środka i prawdopodobnie nie będzie to zbyt trudne, o ile zapanuje nad naszym lotem. Hello? Man, this place is dusty. No one's been here in a while. Ja strasznie uwielbiam klimat takich miejsc. Nie wiem, czy to jest coś ze mną, czy wy może też tak macie, ale ja często, znaczy może nie często, ale jak mam okazję, to zaglądam do różnych komisów i przeglądam różne rupiecie, jakby jara mnie totalnie odkrywanie, jakie skarby tam można znaleźć. I mimo, że nie wychodzę z takich miejsc oczywiście z jakimiś dziwnymi rzeczami pod pachą, to samo przeglądanie tych fantów, jest naprawdę fajne. Said one of these used to belong to Allison Blair, but I think he was full of it. No, dużo RTV, AGD. To właściwie dobrze odtworzyli takie miejsce, muszę przyznać. Tu jakieś kosze z elektroniką drobniejszą, jakieś części komputerowe. Plecak nasz. He took night classes so he could keep running the shop during the day. Guy was unstoppable. Dobra, może jednak nie nasz. Tutaj wszystkie plecaki wyglądają tak samo w całej grze. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę. Łatwo się pomylić. Kolejny plecak, który zresztą znowu wygląda tak samo. Ja nie wiem, czy oni mają jakiegoś deala z jakąś marką, czy po prostu wykreowali sobie jeden typ plecaka i używają go w całej grze. Roxanne ID for Ella Sterling. But the photo is of Finn. No dobra, słuchajcie, faktycznie w ostatnim odcinku wydarzyło się naprawdę dużo interesujących rzeczy. Mianowicie nasza przyjaciółka Finn, jak się okazuje, jest powiązana z grupą przestępczą, z którą zresztą Spider-Man miał okazję już walczyć. I to jest twist, którego ja się zupełnie nie spodziewałem. Spodziewałem się, że idąc za animacją Into the Spider-Verse, tym złym okaże się nasz wujek, wujek Aaron, którego wcześniej tam spotkaliśmy i o którym też trochę wspominałem. Jeszcze zobaczę, czy coś innego mamy tu do podświetlenia. Tu jest coś. No najwyraźniej. Dużo mają zebranych materiałów. Interesują się panem Roxonem, jego osiągnięciami, jego deklaracjami są wyraźnie mocno tematem zainteresowani. No to aż się prosi o rozwalenie naszymi mocami, ale zaraz przyjdzie na to czas. Some kind of meds. GCSF. Used for treating bone marrow decay. Whose was this? Nie wiem, czy to świadczy o tym, że ktoś jest tutaj chory, czy o tym, że w ten sposób wspomaga się. Może jest to konieczne na przykład przy stosowaniu technologii, której używają. Okay. This is a secret room. Jestem ciekaw, jak się tu dostawali za każdym razem, kiedy ta ściana była obita cegłami. Maska, no maski już widzieliśmy.
No takie, powiem wam, poplątanie domowego warsztatu z faktycznie zaawansowanym sprzętem przyszłości. Video file from 6 months ago. Running a test upload. Half my team is sick. But Krieger still want to meet his new form. We need to do this tonight. Let me. Mm-hmm. You sure we're ready? We have to be. They broke ground in Harlem today, out of schedule. Poisoning the city to make a buck. They keep cutting corners, ignoring safety reports. I can't let them pervert my work like this, Finn. Okay. First we flush the core, then we wipe all data. You're sure they can't just make more of this stuff? No. No, as long as we take out the backup supply in Jersey too. But without me, they'll have no idea how New Form works. Project will be DOA. I'll report us. Things go wrong, video uploads straight to the Bugle. Perfect. You ready to save New York? Ready. There's a second video. Damn it. No uploads. Phone must have been damaged. I won't let tonight be for nothing. I promise. They were trying to shut the New Form project down. But something went wrong. Last known location of her phone. If I can track it. Okay. O, zagrożenie. Come on, come on. Oj, chyba nic z tego nie wyjdzie. No to trudno, to będzie walka. Okej, moc kamuflaży się zużywa. I co, ja mam ich tutaj wytępić teraz? Pokażcie mi cel. Pokonaj, no pokonaj, dobra. To spróbujemy ich eliminować po cichutku. Mógłbym aktywować znowu kamuflaż, tylko pytanie, co ja tutaj zrobię? Tu jest dwójka i tu jest dwójka. I jedna osoba jest w środku. Dobra, w sumie nie ma co panikować. Myślałem, że bardziej taka będzie misja faktycznie na... A, nie udało się! na skradanie się. Ale nie o to w tym chodzi. Trochę mi brakuje moich mocy z podstawki, czyli jeśli wykonałem perfekcyjny unik, to zaciągam pajęczynę na przeciwniku. A na górze są, dobra, wszystko jasne. O, ale mu bułę sprzedał, jak już był w locie. Podoba mi się to. Dobra, to lecimy, słuchajcie, szukać Finn. Chociaż ta postać, która była widoczna na sam koniec tego kadru, to chyba nie była ona, nie? Wydaje mi się, że jej strój wyglądał nieco inaczej.
I know why she's doing all this. Something happened to her brother. Something bad. Oh, man. Rick was working at Roxxon. He was their lead scientist on Nuform. Whoa. And it looks like Nuform was making him sick. Simon Krieger's been telling everyone how safe it is. He's lying. Finn and her brother tried to shut down the prototype reactor. Prevent further development. What happened? Don't know. Yet. Finn recorded the whole thing on her phone. But then she lost it inside the lab. I'm on my way to get it. Listen, I'm right here. Call if you need me. Will do. No spoko, już jesteśmy bliziutko. Roxxon Research Labs. This is where the whole Nuform project got started. Finn's phone's in there somewhere. And I think I just found my way in. No ale tam są lasery chyba, nie? Musimy to jakoś wyłączyć najpierw, jak zgaduję. Dobra, to jest tylko trzech typów. Nie musimy chyba być cicho. Kłopoty, 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 tak. Dobra, wchodźmy w to. Co się dzieje? Aha, 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 dobra, rozumiem. To już mieliśmy z tą technologią styczność wcześniej, jak się Saber pojawiło. Okay. Now to get into the building. O, dziwo, nie trzeba było tego rozwalić z ręki. Już jestem przyzwyczajony właściwie, że wszystko co napotykamy nowego na naszej drodze, to rozwalamy tą naszą elektryczną pięścią. And I'm in. Got it. Dobra, tu zejście na dół. Breaking into a lab full of armed guards. Christmas break sure is different this year. I should be at home, taking naps, playing a ton of video games, and eating like 100 Christmas cookies. Dobra, tu się drogi rozdzielają i nie bardzo mam pomysł, gdzie powinniśmy iść. Spróbujemy od lewej. Ja już, słuchajcie, nie wiem, gdzie tu jest podłoga, a gdzie tu... Dobra, to nam trochę ułatwi, ale ja już się pogubiłem mocno. Tracker said the phone was pretty far below ground level. Nie wiem, jak daleko jesteśmy w stanie się tak opuścić, ale chyba faktycznie do samego dołu. Ooo, jakie to jest dobre! Totalnie lepsze niż w podstawce. No i to jest sam Prowler we własnej osobie. Uncle Aaron? You're the Prowler? My dad had a foul on you. I know. And I bet you got a lot of questions right now. But we need to get out of here. You picked the wrong place to break into. I'm not leaving till I find what I came for. Listen, I did some work for Roxxon a while back. You don't want to mess with these guys. If we get caught in here... Then help me. Ugh, stubborn as your father. All right, but we do this my way. I know a place I can access a security terminal. Let you know what's coming. Remote mines. Use them if you get in a jam. Don't get caught. Dobra, czyli jednak wujek Aaron jest prowlerem.
ale trochę innym niż ten, którego kojarzymy z animacji. Dobra, menu wyboru gadżetów. I co my tu mamy? Zdalna mina. Okej. Czy możemy? Aha, i wysadzam to manualnie. Jest dwóch typów cały czas w zasięgu. Dobra, wywalmy to. Czysto. A nie, jeszcze jeden. Mocni są, kurde, co? To wszystko? Wszystko. Trochę już im trzeba przywalić, żeby padli. Dobra, tu się mamy dostać. Pokaż mi to. Hey, where's the new form I asked for? Oh, we're trying to make more, but Mason didn't leave behind any notes. And? Well, I had heard that one canister of new form survived the incident on the bridge. Now, if we had access to that, I... Don't you think that if I had it, I would give it to you? Yes, Mr. Krieger. I just want to make it clear that without that canister, it will be impossible to hit the deadline. I'm doing everything in my considerable power to find that canister. However, right now, it would help me for you to go back to your lab and do your damn job. O, typowy project manager. So you gonna tell me whose phone you're looking for? The Tinkerer's. You gonna tell me why you're stalking me? To protect you. You should feel honored. I came out of retirement to watch your back. I can't believe my uncle's the prowler. And I can't believe my nephew's risking his neck for a phone. Let's get on with it. You're close to the reactor prototype. Need to take these guys out. Czy jestem w stanie kilka naraz ogarnąć? No, halo! O, dobra, poszły, ale za późno. Moja wina, bo naciskałem R3 zamiast L3. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Dobra, tu kolega wbity w ścianę. Tu tego sobie możemy już wykończyć właściwie. O! Jak ty to zrobiłeś? No, nawet finishery są lepsze, powiem wam, niż u Petera. Dobra, czyli to są nowe aktywności gdzieś tam poboczne. Wiecie co, ja uznałem, że pomiędzy odcinkami będę sobie robił faktycznie wszystkie rzeczy poboczne, żeby... No, że będę sobie robił aktywności poboczne gdzieś tam pomiędzy materiałami. Dobra, góra czysta. Dobra, bo już nie mam tych min. Więc po prostu w to wchodzę. Go,
O, jak pięknie wykończony. Dobra, tu chyba został tylko jeszcze jeden. Dobra. I już niższego piętra chyba nie ma. Teraz musimy po prostu znaleźć miejsce, które pozwoli mi to wyłączyć. Podnieś się. Dobra, i teraz zamykamy. Okej, powiedzmy, że jesteśmy bezpieczni. Telefon wyjęty. Czego się z niego dowiemy? Nice. Okay. Camera, video. Here it is. Okay. Core dumps a two-person job. You start to override here. I confirm it there. Step one in wiping new form from existence. Any regret? Destroying the thing you made? You see me lately, right? Let's make the world safer. Ready? Ready. Triggering override in 3, 2. Ooh, so cięty. Industrial sabotage, Rick? Really? No one's gonna care about a few sick people uptown or a dead engineer. You're just the cost of doing business. No! No, no, no! I can stop it! I can stop this! Rick! Rick, no! No! Ben! Don't look! Someone else is in there. Find out now. Rick was trying to save people. Krieger killed them. I had to finish what they started. No i przede wszystkim to chyba powinieneś przekazać te nagranie mediom. Why? You got your phone. Now let's leave. That reactor killed my friend. It needs to be shut down. Permanently. I need your help, Unc. Please. Uncle Aaron? Okay. Stand back. Thanks, Unc. Just like the generator outside! Only you! What are you doing? You gotta get out of there, man. Can you move? Yeah. Go down that hallway. Now! No kurde, powiem wam, jest efekciarsko. Nie, 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 nie. Co, nie podniesiesz nawet tego telefonu? No i oczywiście, wprowadzenie tarczowników. I to widzę z lekkim twistem, bo oni chyba wcześniej nie mieli takiego uderzenia. Przytrzymaj trójkąt, żeby rozbroić wroga. No, to jest jeden ze sposobów na zabicie ich. Jeśli działają tak jak ci poprzedni, to można ich jeszcze uderzyć, przeskoczyć pod nimi i wtedy ich bić normalnie. Spróbujmy właściwie.
O, nie, nie da się faktycznie. Trzeba ich rozbrajać albo finisherami po prostu robić. A na tarczy to zadziała? Nie, na tarczy... Wow, mi to oddaje potem. Dobra, nie fajnie. Rozbrajamy typa. To oczywiście jest czasochłonne i nie zawsze będziemy mieli na to czas. Ale skoro trzeba, to trzeba. Dobra, chyba poczyszczę... Nie, jeszcze jeden. Kurde, będziemy walczyć we dwójkę? Tego jeszcze właściwie nie było. Kurde, dobra, trochę leją. No, nie mam kiedy tego zrobić. No, nie mam kiedy tego zrobić, kiedy zabrać mu tarczy. Zróbmy tak. Wyczyśćmy sobie przynajmniej część tych upierdliwców. Czym oni tak nawalają? Na lewo i prawo dosłownie. Ile oni będą żyć? Co się stało ze skrzynią? A, za dużo się dzieje, za dużo się dzieje. Dobra, tego wykończyć jak najszybciej, póki mamy combo załadowane. Wykończenie z wujkiem, ale zdrowe! Dobra, on mi się tam trochę przybagował, więc ja go sobie na razie oleję. Tego sobie wykończymy ciosem, bo możemy. One się szybko ładują, więc nie ma co oszczędzać. Kto został? Tarczownik jeden, dobra, to już jego mogę sobie spokojnie pozbawić tarczy. Jest czysto. A nie, jeszcze nie jest. No ilu was tu starczą będzie? Ja sobie robicie? Dobra, chyba muszę stąd jednak uciekać. Myślałem, że trochę mu pomogę, ale on tu krzyczy już wyraźnie, że mam się stąd zawijać. Bez sensu, ale trudno. It's not just that. I'm... Protecting New York is my job. Use Finn. Tell her you want to join the underground. You just told me don't take off the mask. Don't tell her you're Spider-Man. Go to her as a friend. No, she's too smart for that. You'd be surprised. People get stupid. They care about someone. Like you're being stupid now. If I told her the truth. I told your dad the truth. Thought he had my back. Hoped he would. He my brother. Instead, he cut me out. If I kept my mouth shut, maybe I'd still have a family. You know what you have to do. No
No kurde, powiem wam. Podobał mi się ten wątek. Bardzo mi się podobał ten wątek. I've been running some numbers, and I know you said no to ads before, but maybe we could reconsider. No. Right. No. Of course not. Just saying. So did you find Finn's phone? Yeah. But it melted after I absorbed energy from a Nuform reactor. What? How are you not dead? Felt like it was for a minute there. But then I released all the energy in kind of a mini explosion. Luckily I didn't bring down the whole lab. Man, I gotta start taking notes on all your new powers. So, what's the plan now? Uncle Aaron thinks I should tell Finn I want to join the Underground. Then I could take the new form so she doesn't use it for whatever. Whoa, like, lie to her face? Yeah, but I don't have any other leads. You know what we need? Don't say a pros and cons list. A pros and cons list, exactly. I gotta make a move, man. I guess. Well, good luck. Call if you need me. Teraz dopiero jestem pewien, że popsuł się jakiś dźwięk w tle i cały czas słyszymy jakieś elektroniczne cholera wie co. No ale dobra, zdarza się. Zresetuję sobie zaraz gierkę i powinno być już wszystko w porządku. Słuchajcie, skończymy sobie na dzisiaj. Po pierwsze widzę, że oczywiście coś skopałem, więc przez pierwsze 5 minut tego odcinka prawdopodobnie będzie skopane audio. Naprawiłem to w trakcie. Ach, dobra, podcast, posłuchajmy. Spider-Man stan. So now he's demanding I debate him. Jameson is a trained debater, and he's an accomplished journalist. So even if I'm right, that doesn't mean I can win. Sometimes it's not about the truth, it's about being the one who talks the most, or the loudest. But look, this debate is going to happen. I couldn't live with myself if I didn't try, and hey, maybe we'll all learn something. Next week, I'll post an edited version of the debate with Triple J, with the full transcript on my blog. But until then, remember to invest in blue light filters if screens give you headaches. Bye! Dobra, podsumowując, słuchajcie, co się dzieje. Temat Finn. Ogólnie temat członków rodziny, okay, albo osób bliskich, które mają podwójną rolę i mają jakieś swoje mroczne albo super bohaterskie. O kurde, Finn, naprawdę? Dobra, posłuchajmy. Why would you say that? Oh, I saw the news about your mom's rally. We're fine. Do you have time to get coffee maybe? I can make time. There's a place on Edison near Fisk Tower. They don't do foam art, but people don't take pictures of their lattes, so worth it. Okay, meet you there. Dobra, wracając. Okay. Halfway into infiltrating a dangerous group of criminals. Cool, cool. Wracając. No tak, to jest koszmar, jak gdyby youtubera. Anyway, temat członków rodziny albo osób bliskich, które mają podwójną rolę w świecie i mają jakieś swoje super złe albo super dobre alter ego, jest generalnie w komiksach mocno nadużywany, a w Spider-Manie to już w ogóle. Ale wydaje mi się, że jak gdyby Finn, Miles Morales, Peter Parker, wujek Aaron, jest tego tutaj naprawdę cholernie dużo. I zresztą nawet w momencie, kiedy ginął Rick, ten wujek Finn, to jest chyba jest jej wujek, a nie ojciec, tak mi się wydaje, nie jestem pewien. W każdym razie nawet kiedy on ginął, to zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest jakiś origin nowej postaci. Wiecie, jak gdyby w podobny sposób, jak gdyby powstał Doktor Manhattan chociażby w Watchmenach, prawda? I wcale się nie zdziwię, jeśli Rick zacznie się manifestować w jakiś dziwny, nieludzki sposób w tym świecie, no bo kurde, takie są komiksy. Trochę przewidywalne przez swoją teoretycznie nieprzewidywalność. Dobra, ale generalnie dzisiejsze wątki bardzo mi się podobały. To, jak była poprowadzona akcja, super. To, że mogliśmy walczyć ramię w ramię z wujkiem Aaronem i w ogóle robić razem finishery, też totalnie odjechana sprawa. Także rozkręca się ten Miles Morales. Ja mam nadzieję, że w końcu uda mi się też rozkręcić serią i zacząć wrzucać wszystko w miarę regularnie. Jakby po mojej stronie setup jest już naprawdę ogarnięty, więc teraz tylko kop w tyłek na rozpęd z mojej strony i pamiętanie o regularności. To tyle z mojej strony. Standardowo zachęcam was do odwiedzania mnie na moim Discordzie, fajne miejsce, żeby pogadać o grach i nie tylko. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!